Odcinku serii z gry Minecraft. Jest to odcinek już ósmy. Co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Myślałem o tym, aby w tym odcinku zająć się dosyć taką łatwą rzeczą i taką rzeczą, która jest dość no... jakby to nazwać? Po prostu taka rzecz... Dobra, powiem po prostu od razu, że po prostu będziemy w dzisiejszym odcinku zajmować się dekoracją domu. Mniej więcej damy jakieś, nie wiem, doniczki, czy jakieś kwiatki właśnie, takie coś. I zmienimy właśnie tą taką, no, nieestetyczną dosyć skałę na dębowe drewno, tak jak mamy w tutaj głównym pomieszczeniu naszej bazy. Więc co, dobrze, więc na dworze jest noc, więc wypadałoby się przespać najpierw. A już jak się prześpimy, to wyjdziemy na dwór pozbierać trochę drewna. No bo jak tutaj patrzymy, to no, zapasy są bardzo małe, mamy tylko 4 dębowe, to jeszcze akacjowe. No, naprawdę to jest mała ilość. No i musimy trochę pozbierać, więc poszukamy jakiegoś lasku, oczywiście drewno dębowe. A tutaj przy okazji zajmiemy się naszą farmą. Tutaj ładnie nam trzcina wyrasta. Ona całkiem szybko wyrasta, jak dla mnie. Oczywiście mamy wejście z tej strony. Dobre. No, przyda się na papier czy coś innego jeszcze. Albo na cukier do ciasta. To się jeszcze zobaczy. Nie wiem, czy będę robić ciasto. To jeszcze nic nie wyrosło. Tutaj... wyrosło. Tak, marchewki nam jedne wyrosły. No i zbierzemy i posadzimy. 3 marchewki na plus. Jak z krowami. Może je rozmnożę. Żeby było jeszcze... Dobra, za mną idą, żeby nie wyszły czasem. Dobra, tutaj te i teraz te. No to jakąś... Mamy już 3 małe krowy. A 4 nawet. No zaraz się wszystko jeszcze dorosną, potem je jeszcze rozmnożymy i będziemy mieć bardzo dużo krów. Ale jest chyba. Dobra. Może teraz ostrzeżemy owce. Tutaj mam moje nożyce. I je również rozmnożymy, żebyśmy mieli jeszcze więcej wełny. I ewentualnie może jeszcze kiedyś pójdą na ubój. Bo z nich też od jakiegoś czasu jest właśnie mięso. Dobrze, weźmiemy, najpierw rozmnożymy. Będziemy mieli 2 małych owiec. Dobrze, i teraz te dorosłe osobniki ostrzyżemy, bo tylko dorosłym możemy strzyc. Dobrze. Im oczywiście wełna odrośnie, te małe dorosną, one sobie tam jedzą trawę. Wszystko na naszych... wszystko tutaj przebiega dobrze. Dobra. Teraz może się już zajmiemy dębowym lasem. O, tutaj jedno dębowe drzewo. Aha! Chyba drzewa się spaliły od tej lawy. A to ciekawe. Zaraz. Czy ja czasem nie mam tych sadzonych drzew dębowych? Właśnie, mieliśmy właśnie sadzić te drzewa. A ja się z tego nie wywiązałem. Tutaj nie mam, ale miałem tam na pewno w bazie, w tej takiej skrzynce pierwszej takiej mieszanej. Mówiłem, że je przyniosę do tej skrzynki farmerskiej, ja tego jeszcze nie zrobiłem. To się zdziwiłem, myślałem, że to zrobiłem. No ale cóż, dobra. No i akurat 9, tyle drzew nam wystarczy. Musimy je gdzieś posadzić. Zrobimy las drzew dębowych. Może gdzieś z daleka trochę od farmy, no bo niech tu będzie miejsce na jakieś inne, a my mniej więcej zrobimy gdzieś tu. Oczywiście w jakichś odstępach, tak, bo inaczej nie wyrosną, bo będą u siebie zahaczały i inne takie. Dobra, tutaj niezbyt blisko farmy. Zaraz te drzewka sobie wyrosną. Niestety to trwa trochę czasu, więc musimy poszukać sami drzewek dębowych. To są tutaj wszystkie świerkowe. Ale jak pójdziemy
O, właśnie chyba tam coś widzę, tak. Jak mówiłem, jak trochę pójdziemy, to znajdziemy coś. Jakieś, świnki też by nam się przydały, no, ale one tylko na ubój, nie? O, kwiat. Tu akurat do naszych dekoracji. Całkiem ładne, takie pomarańczowe. Ale takie różowe, purpurowe, liliowe. Tak, chyba jakoś się mniej więcej jakieś te kolory. Nie wiem, co to za dokładny kolor, nie znam się na kolorach. Ale wiem, że te świnki na pewno są różowe. Wiem, że w tym na bagnach te trzcina ma taki ciemnozielony kolor. Ciekawe. Tego nie zauważyłem. Nie mówiąc już o tym, że woda taki no, bagnisty kolor. Ale to już o wszystkim. Ale o takim kolorze to już wszyscy wiemy. Dobrze, tak więc. Czy to jest dym? Czy ja słyszałem wiedźmy? Gdzie ona? Bo tu gdzieś ma domek. A nie, chyba nie ma domu. Weź tutaj wspiąć. Dobrze. Gdzie ta wiedźma? Dziwne. No, nie widzę jej domku ani nic. Dziwne, dobra. Nie wiem, zobaczymy, może do nas przyjdzie. Dobra, na razie my zajmiemy się wycinką drzew. I no, muszę powiedzieć, że chyba wysokie dosyć te drzewa. Nie wiem, chyba normalnie takich nie ma. Sadzonkę zabiorę tylko. Kiedyś, zaraz wyleci. O, tutaj coś wyleciało. Dobra, mamy sadzonkę. Co to jest za drzewo? Aha. Nie poznałem, bo zmienili właśnie te tekstury chyba. Jak teraz widać. Dobra. O, chyba widzę coś. A nie, dobra. Przepraszam. Myślałem, że ta czerwona kropka to jest. To oznacza moby te agresywne, ale tylko oznacza jak leży taki wiecie, drop. A nie, no to chyba. A nie, dostanę jednak, ale trochę wolno. Dobra. Witam. Ile już mamy? No nie wiem. Mniej więcej nie wiem. Nie wiem właśnie ile zbierzemy. Może tam. Ciekawe czy mi w ogóle do tego czasu wyrosną te właśnie drzewa, co tam posadziłem. Ciekawe. Ale nie wiem, ja zupełnie nie wiem. Chyba nawet dwa staki? Nie wiem. Nie wiem, stak to chyba nawet mało. Oj, nie zabrałem jedzenia. Dobra, muszę się wrócić po jedzenie do domu. Ale tak zabiorę patyki. Niestety nie mam. Nie ma tutaj żadnych innych rzeczy, które. Jeszcze świnki można zjeść, nie? Ale nie mogę ich upiec. W sumie gdybym miał ten, gdybym je podpalił, to by się upiekły, nie? Od razu by były upieczone. Dobra, na razie to zjem. Oj, mało daje. Trochę. A w sumie do pełna udało się. A to ciekawe. No ale dobra, wezmę już to prawdziwe, upieczone ryby. Bo najczęściej jem tutaj w moim świecie Minecraftowym ryby, bo najłatwiej je zdobyć. No, musimy się wrócić do domu. A tutaj powyrastały te drzewa? A jeszcze nie. Nie wiem, czy tutaj. Oby się nie zdarzyło, że popełniłem jakiś błąd, i one nie mogą być aż tak blisko. Chociaż trochę za blisko są jednak. Chociaż. Nie no, one mogą być całkiem blisko siebie. To chyba nie jest za blisko. Nie wiem, musiałbym zobaczyć. Nie wiem. O, to jest chyba za blisko trochę. Jeszcze tu i tu. No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyrośnie. No ale jak mówiłem, idziemy teraz po jedzenie. Które trzymam tutaj. Skrzynka, która jest idealnie na wprost. Trochę mam już tych ryb. Trochę mało mam tych ryb, muszę trochę zdobyć. Tak. Coś jeszcze miałem?
Nie. Dobrze, no to się wracamy. O, czy mi tu coś wyrosło? A nie, dobra, wydawało mi się. Ciągle mylę, a ja mam tutaj właśnie ten skryt. W ogóle zaznaczę właśnie tą farmę. Tę farmę tutaj. Że on tutaj jest. Ciekawe, że ona jest tutaj. Mniej więcej gdzieś pod tym jest jaskinia. Właśnie cały czas słyszę jakieś dziwne takie dźwięki mobów, nie? To jest ciekawe. Dobra, my znowu się tam udamy na bagna. Ściąć trochę drzew. A, nawet tutaj mam drzewo, ale trzeba uważać, żeby nie wpaść lawę. W ogóle jak z moją zbroją? A, nawet okej. Okay. Tak, używam tej zbroi tak już od dłuższego czasu i teraz to otrzymuję obrażenie, tak się zastanawiam, czy ona mi się nie niszczy, czy coś. Ale pamiętajmy, że ten, czy moby to nie są ten, gracze z diamentowymi mieczami, z jakimiś dużymi enchantami, żeby jakoś szybko nam się ta zbroja zniszczyła. Dobra, muszę uważać, żeby właśnie ten, nie pomylić drzew dębowych ze świerkowymi. No bo my świerkowych nie chcemy. Już zachód słońca, ale mnie to nie obchodzi, bo ja mam przy sobie siekierę. Jakiś potwór mi wejdzie w drogę, to po prostu wystarczy się kilka razy zamachnąć tą siekierą. Mojego już nie ma. Dobra. Mamy już prawie stack. Zobaczymy, czy może to już nam wystarczy, bo w sumie z tego zrobimy jakieś 400 taki desek. Nie no, w sumie chyba wystarczy ten stack. Przesadziłem chyba z tymi dwoma stackami. Chociaż, żeby tak na zapas nie zrobić. Dobra, zobaczymy. Może jak te drzewa tam nam wyrosną, to wtedy jakoś to zrobimy. Prawie stack, jeszcze 4. Czy są tu jakieś jeszcze drzewa? Dębowe oczywiście. O! Co to jest za biom? No, na pewno to nie jest dżungla, ale to jest chyba ciemny dąb. Sprawdzę nawet, co to jest. Ciemny dąb, to jest on taki. Tak, ciemny dąb. On akurat może. Chociaż nie wiem, które. Niektóre chyba drzewa mogą być w takiej postaci dłużej, że się składają z czterech takich pionów, nie? No, tak jakby, nie wiem. No właśnie widzicie, to jest takie mniej więcej cztery piony. Z tego co wiem, to trzeba dać cztery sadzonki obok siebie, ale nie wiem, które właśnie drzewa tak mogą wyrastać. Chyba tylko ten ciemny dąb, bo tylko go widziałem. Ale może się mylę, może jeszcze też dąb, może. No nie wiem. Musiałbym sprawdzić albo gdzieś znaleźć to. O, dzień dobry, creeper. Ale tych creeperów. Wow, co on tak robią farmę? Muszę kiedyś właśnie dać ten tutaj pooświetlać, żeby ci z tym gdzieś nie wybuchnęły. Na razie nie udało mi się to spowodować wybuchu creepera obok jakiejś rzeczy mojej, więc no, myślę, że jest dobrze. Dajcie mi to coś tylko sprawdzić. Dobrze. Przerobimy już sobie to drewno na deski, no bo nie będziemy z tego robić drewna, no bo nie opłaca się nam, bo mamy bardzo dużo drewna w kopalniach. 400 takie myślę, że wystarczą. Mamy nasz diamentowy kill-off. No to co, zmieniamy. Tą pochodnię po prostu zaraz sobie znowu damy. Tutaj zapomniałem. Dobra. Podłogę oczywiście też. Może zacznę od podłogi. Ona jest chyba najłatwiejsza. Bo przy tych ścianach mogę się na przykład pomylić czy coś. Dobra, skrzynki oczywiście nie podlegają prawom grawitacji, więc niczego nie muszę się bać, że mi po prostu się zniszczy i będę musiał układać. A mówiłem o tym, że zainstaluję moda na startowanie, ale tego nie zrobiłem. Kiedyś to zrobię, naprawdę. Kiedyś zobaczycie moda na startowanie, albo po prostu wam powiem, że na przykład nie ma moda na startowanie w tą wersję, jeżeli tak by się zdarzyło. Nie wiem, jest w ogóle mod na startowanie na tą wersję? Muszę właśnie zobaczyć. No cóż, dziwne dźwięki. Taki urok budowania się obok jaskini. Dobra. Tutaj może nie będę marnować desek, bo tutaj trzeba biblioteczek. Musicie mi uwierzyć na słowo, że pod tym jest biblioteczka, co nie? W sumie widzieliście po poprzednim odcinku, nie? Tak, to był chyba poprzedni odcinek. Czyli siódmy.
Już cały stak na samą podłogę. No. No cóż, no. Niestety rzeczy niektóre wymagają ilości, dużej ilości surowców. Tak jest. Dobra, teraz to. No, już od razu się robi tutaj przytulniej. Albo bardziej przytulnie chyba. Dobra, postawię ten podnieb tu. Jakby wyżej. Tutaj jeszcze była, ale się zniszczyła. Dobra, idziemy dalej. Tutaj właśnie było to przejście do jaskini, w której są potwory. Więc dlatego jest cobblestone. Tutaj też do czegoś było. A nie wiem czemu nawet. Nie pamiętam. No chyba też tu jakieś przejście było. Dobra, tutaj damy tak. I pochodnie oczywiście. No mniej więcej gdzieś tu. A, tutaj coś widzę. Co to jest za przejście? Aha, dobra, już kojarzę. Dobra, już kojarzę, o co chodzi. Tutaj chyba jakieś przejście było. Tak, chyba się gdzieś przekopywałem. Stąd. Ale ja tutaj nie chcę przejścia, nie. Nie wiem, mniej więcej tylko z głównego tego. Nie wiem, czy nawet tam nie zamuruję, bo to chyba trochę szpeci moją bazę. Bo w sumie to jest taka jakby baza, co nie, czyli tutaj powinno być trochę takich dziwnych przejść do takich miejsc dziwnych typu na przykład jaskinie, no ale w sumie chciałbym, żeby ona nawet trochę ładnie wyglądała. Więc może te przejścia kiedyś zlikwiduję. I przeniosę jej, nie wiem, zrobię taką jakby taką mini wejście do jaskini, na przykład gdzieś na powierzchni, takie jakby ukryte, albo w górze zrobię. O! No nie wiem jeszcze, jak to zrealizuję. Oj, nie wiem, czy nam starczy. No, kolejny pokój. Patrzcie, jak tu po prostu. To wszystko z takiego drewna ładnego, dobra. Tutaj właśnie już nie będziemy tego pokoju robić, bo tego. Ten pokój wypełnimy tymi biblioteczkami. O nie, tego chyba nie musiałem niszczyć właśnie. Albo w sumie. O, tak lepiej wygląda. Dobra, teraz musimy jeszcze to przejście zrobić, żeby to wszystko wyglądało ładnie i przytulnie. Oj, może tutaj się zatrzymam. Znowu postawię tą pochodnię. No bo widzę gdzieś tu chyba. Tak się wydaje, bo tutaj skończyłem. Dobra, teraz tutaj. Już tutaj zrobię, żeby się potem nie pomylić. I nie zepsuć tego przejścia. Dobra, tutaj znowu skończę, bo muszę pochodnić, żeby potem nie zapomnieć, gdzie ona była. Nie wiem, lubię po prostu, żeby była tam, gdzie wcześniej była. Nie wiem, tak po prostu lubię robić. Dobra. Już prawie tutaj. Dobra, teraz prawa strona zrobiona. Teraz strona lewa. No to już będę musiał od razu. Oj, tutaj też coś było. Oj. Ach, drewno mi się skończyło. No, mam nadzieję, że mi wystarczy to drewno. Tutaj chyba była. No, chyba musiało być. Więcej chyba tak to postawiłem. Oj, nie mam łopaty. Dobra, zrobię to ręką, żeby nikt się nie upierał, że ja kilo w diament wymarnowałem taki piękny. Powinniśmy sobie zrobić kowadło, żeby móc te przedmioty odnaleźć, bo jak mieliśmy jeszcze te na przykład kilo na przykład nie wiem, z kamienia czy żelaza, no to nie było w żadnej sprawie, po prostu robiłem nowy. Ale teraz jak mam diament, czyli bardzo cenny surowiec, którego jest dosyć mało. Znaczy, nie jest go mało, ale ciężko go znaleźć, to lepiej trochę oszczędzać na nim, więc zrobimy sobie nawet kowadło może. No bo już prawie skończyliśmy. Czyli już skończyliśmy. Dobra. Tutaj mamy takie piękne przejście. No, wydaje mi się, że skończyliśmy. No.
zrobię jeszcze tu. Bo tak to lepiej wygląda. Dobra, teraz no. No jak dla mnie lepiej wygląda, nie wiem. Mi się bardziej takie coś podoba. No. W sumie nawet fajna baza w tej górze. Fajny pomysł. A, w ogóle to zrobię sobie te schodki. Oby mi starczyło. Czekaj, ile to jest schodków z takiego jednego? 4. Nie no, wystarczy chyba. Dobra. Tu, tam. Zobaczmy. Dobrze to zrobiłem? A no. Bo jeszcze wcześniej? Nie no, dobra. Jeszcze zrobię taki, nie wiem, takie jakby takie coś, jak, nie wiem, taka, nie wiem jak to nazwać, taki mini przedsionek, taki bardzo mini, nie wiem, takie, że można tutaj sobie stać, jest to niby częścią domu, nie wiem. Tutaj jeszcze może wokoło zrobię tak, żeby można było normalnie po prostu swobodnie się tutaj wokół przemieszczać, czy nie wokół, tylko w okolicach tego. Też zrobię tak, żeby to wyglądało tak trochę naturalnie, nie? A, pozbieram sobie węgiel przy okazji. Trochę już mi się go kończy, nie? Brakuje mi go. Może jeszcze tu tak zrobię. Oj, nie wiem, czy mi starczy. Ciekawe. Ciekawie to wygląda, co nie? Nie wiem. Powiedzcie mi, czy to wygląda fajnie. Czekajcie, zrobię tak, żebyśmy. No. Całkiem ładnie chyba. Dobra, teraz zajmiemy się na przykład dekoracjami. Co jakie tutaj? To jest chyba mniej więcej dekoracyjne bloki, nie? Dajcie mi chwilkę sprawdzić, jakie są dekoracyjne bloki w Minecrafcie. Mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza, co nie? O. Jakie tutaj jeszcze są? Szyby. Szyby, łóżka. O, dywany! To by się przydało. Dywany. Szyby, dywany. I ten. Ten, jak to się nazywa? Ten, doniczka na kwiatki. Więc tak. Doniczkę się robi z takich tych cegieł. A to trzeba przytopić taki. Nie, zapomniałem, jak to się nazywało. To się nazywa clay po angielsku, ale nie wiem, jak po polsku się to nazywało. Ale to jest po prostu, jak jest piasek i to jest pod wodą, jak on tam nasiąknie, to się tworzy. Nie wiem, jak to się nazywało. Zapomniałem. Tutaj, dobra, może z tego nie będę, bo to jest taki malutki. Dobra, chyba tutaj gdzieś więcej powinno być. Czy już jest to? Czekaj, czy to zwykły piasek to już jest to? Czy nie? To jeszcze nie jest to. Nie wiem, czy nawet na. Czy teraz jakoś nie zmienili tego? Czy to jakoś inaczej? O, tutaj jest, jest. Dobra, mamy go. Szkoda, że nie mam łopaty. Przydałaby się. To jeszcze nazbieram go na przyszłość. Czekajcie, tutaj. Zrobię to z lądu, żeby się szybciej właśnie zbierało. Mogłem wziąć łopatę. Szkoda, że nie wziąłem, dobra. Żeby nam tutaj nie odpłynął czasem. Dobra, tutaj, gdzie jeszcze tutaj? Noc czy pogoda? Właśnie się tak zastanawiam, czy to właśnie zapadną noc, czy robi się burza. A, szybko mijają te dni. Ile już mam dni na koncie, gdzie to było? 16 dzień! Wow!
No. W każdym odcinku mniej więcej robimy po 2 dni, z tego co wynika. Ciekawe. Kurde. Mówiłem, że to będzie po prostu. Będziemy prześladować całą serię po prostu. Co tu jest? A kurczę, myślałem, że owca może. Tutaj owiec mi brakuje, żeby był jakiś blisko. Nie no, w sumie mam swoje owce, co ja mówię. Dobra. Dobra. Albo nie. Albo nie. Chciałem wykopać ten węgiel, ale jak zobaczyłem tego zombie i creepera, szczególnie creepera, bo creepery są bardziej wkurzające, bo po prostu wybuchają. Myślałem, że jednak może nie. Dobra. Tak. Chciałem właśnie ten, żeby to. To się chyba raz. Blast Furnace. O, nie wziąłem tych sztabek. A to ciekawe. Jest taki połowa prawie. Dobra, to się chyba robi w Blast Furnace. Można chyba. Nie można. W tym smokerze też nie można. Aha, to jednak potrzebujemy normalny piec do niektórych rzeczy. Ciekawe. Myślałem, że po prostu. Czekaj, z tego mogę. Bałem się, że nie będę mógł z tego korzystać. Węgiel. Potrzeba mi węgla. Ale spokojnie, zaraz nazbieramy. Przetapiamy i teraz sobie weźmiemy czas i nazbieramy, ale najpierw zabiję tego rzezimieszka. Uff, już myślałem, że za blisko byłem. W sumie mógłbym je wybuchnąć tutaj. Zrobię sobie kowadło. Tak na przyszłość. Ale nie będę z niego korzystać do tego. Tego nie będę korzystać, wolę zużyć, bo to się bardzo szybko robi te. Sztabki żelaza, co nie? Dobra. Jak się robi kowadło? Chyba powinienem mieć przepis na nie, nie? A nie, nie mam. Ale mniej więcej chyba się robiło tak i tak. Dobra, pomyliłem się, czekaj. Czekajcie, dajcie mi może. Czekajcie. Dajcie mi sa samemu, co nie? Albo nie, dobra. Nie odgadnę tego serio. Muszę sprawdzić przepis, jak to się robi. Aha, dobra, trzeba 3 bloki. A mniej więcej. A na dobrym czopie byłem. Właśnie, że trzeba tutaj te. Trzeba 3 bloki tego. Tutaj tak. Teraz tak i tak. Mam. Dobra. Tumblem. Dobra. Ile to kosztuje w ogóle? Aha, muszę takiego samego typu zrobić. Aha, to w sumie mi się nie opłaca. Mogę zmienić nazwę, ale to mi nie ulepszy go. Jak dam. Aha! Aha, ale teraz mi się nie opłaca w ogóle. No, bo na żelazny to mi się na stówę nie opłaca, nie? Popatrzcie. Do tego trzeba 4, nie? Ej, w sumie zaoszczędzę coś. To jest prawie, ale. Czekaj, czekajcie. Z ilu się robi ten? Ten. Nie mam niestety tego, ale po prostu. Raz, dwa, trzy. Co nie? Nie, w sumie mi się nie opłaca. No bo i tak mam mniej, więc nie opłaca mi się. 100% po prostu nie. Dobra. Muszę zrobić patyki. Tak. No, bo nie opłaca mi się niestety. Przy diamentach pewnie będzie się opłacało. A sprawdzę w sumie. Dobra, dobra, na razie nie. Dopiero jak się zrobi, dobra. Tak. Co ja miałem? Dobra, dobra. To przerobię. To dam tu. Tu 20 jabłek trzeba je zjeść kiedyś. To tu, to też tu. To, a to też tu. To jest do rzeczy tych z mobów. Nie, to ma być tu, dobra. I co, zrobimy sobie doniczkę. A nawet kilka doniczek, dobra. Gdzie by nawet dać. O!
Tutaj. Zrobimy sobie kilka tych goniczek, oby tylko nic się nie wlazło do domu. Dobra. O, to jest fajne. Nieźle. Dobra, na pewno do niczego narobimy trochę. W sumie zużyję wszystko na co innego można robić te doniczki. Dobra, to nie tak się robi. Nie umiem właśnie tego zrobić tak, żeby było idealne. Dobra, gdzie to jeszcze by dać? Może koło łóżka na piecyk można? No sobie można korzystać z piecyka. A różowy taki. To jest akurat różowy. Przecież nie wygląda, to jest taki bardziej purpurowy. Czekaj, jaki to był kolor? Dobrze pamiętam? Tak, niby różowy. Czyli mi to tak jakby nie wygląda na różowy. I tutaj mam taką poradę. Pewnie większość wie, ale niektórzy się zastanawiają. Jak się kliknie shiftem, to można coś stawiać na tym i nie wywoła tego menu, tego przedmiotu, na który chcemy to postawić. Więc jak ktoś nie wiedział, ale większość pewnie wie, to po prostu tak tylko mówię, nie? Dobra. Gdzie by jeszcze. A tutaj też nie będzie. Jak tutaj dam, to nic nie stanie. Tak, to trochę dziwnie wygląda. A co tam? Dobra, te kwiatki może jeszcze do czegoś. A, możemy sobie zrobić barwnik. A co zrobimy? Może pobarwimy tą wełnę. No. Nie, może zrobimy jakąś, nie wiem, taką wełnę czy coś. Właśnie jak mówię, nie wiem. Może wokół domu. Nie wiem, zobaczymy. Dajcie mi coś sprawdzić. Przepraszam, że w tym odcinku tak dużo tego używam. Miałem jeszcze wykopać węgiel. To tak zrobię tak po prostu na koniec odcinka. No bo już mam 32 minuty. Więc no, nie chcę zbytnio zrobić, żeby odcinek był za długi. Dobra, jeszcze to tylko wykopiemy. Dobra. Dobra, to zastąpię po prostu tym cobblestone'em. Szybko to wezmę. Szybko po prostu, bo. Nie chcę przedłużać, nie chcę przedłużać. No to co? Będziemy już kończyć odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że trochę oglądaliście. No to co? Dziękuję za oglądanie. To był Wilczek.